No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89. Witam w nowej serii na kanale. To będzie seria z gry F1 Manager 2023, czy F1 Manager 23, jak tutaj piszę. No, to będzie kontynuacja, to jest w zasadzie kontynuacja menadżera Formuły 1, który pojawił się na rynku w zeszłym roku, czyli F1 Manager 2022. No i cóż, zacznijmy sobie nową karierę. Ja tutaj na chwilę sobie tam Williamsa wziąłem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale zaczniemy oczywiście od początku. Pinnacle of motorsport. With a global audience and drama to match, all the attention is now on race circuits around the world, waiting for the start of the fastest show on earth. Last year's regulation changes saw closer on-track battles. Anyone expecting a smooth ride from the 2023 season is in for a shock. With a shake-up in the paddock, resulting in the signing of several new team principals, F1 is primed and ready to light up the world stage. Team principals will already be talking tactics, boosting the confidence of their drivers and ensuring their pit crews make those box times as tight as possible. With a new era of racing now well underway, more teams than ever will be vying for points, podiums, and a chance at the championship. This is Formula One. No dobra, to jest Formuła 1 i zaczynamy, kurczę, nowy sezon. Mam nadzieję, że ta edycja... Red Bull took the F1 world by storm in 2022, defending their drivers... Dobra, wyciszyłem. Mam nadzieję, że ta edycja będzie lepsza niż ta z poprzedniego roku. Mam taką nadzieję, a jak będzie, no to zobaczymy, bo wiecie, różnie z tym bywa, z tymi kontynuacjami. No i co? Zaczynamy od wyboru zespołu. To jest, jak widzicie, bardzo podobnie tutaj przedstawione jak w poprzedniej części gry. I cóż, kogo sobie tutaj wybrać? Ja myślę, że generalnie, tak się zastanawiałem już w zasadzie przed rozpoczęciem rozgrywki, kim by tutaj zagrać. Ja może wam pokażę w ogóle wszystkie osiągnięcia wszystkich zespołów, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. I generalnie ja stwierdziłem, że zagram Astonem Martinem, a głównie dlatego, że no... Ze względu na Fernando Alonso właśnie i ze względu na to, że też no, osiągi bolidu na start są tutaj drugie. A to jest taki kopciuszek trochę jednak, no bo tutaj wiadomo, gdzieś tam jakoś siedziby głównej jest słabsza, piąta z 10, osiągi personelu, osiągi kierowców. I wiecie, i po prostu będziemy mieć gdzieś tam dobry bolid na start, ale potem w dalszej części sezonu będzie już lipa trochę, nie? Będziemy musieli się bronić gdzieś tam. No i chciałbym też tutaj Fernando jakiś tam podjazd zdobywać, jakieś może pojedyncze wyścigi wygrywać, także no tutaj mnie najbardziej pociąga właśnie gra Astonem. No bo innymi zespołami, no to nie wiem, no Red Bulla nie wezmę, bo jest najlepszy, więc bez sensu Red Bullem grać dla mnie. No Mercedesa też raczej nie, bo tutaj osiągi bolidu czwarte są znowu. Ferrari, no jakoś mnie te zespoły nie pociągają, szczerze mówiąc, wolę tego Astona, bo on jest takim trochę kopciuszkiem, ma tego dwukrotnego mistrza świata Fernando Alonso, także weźmiemy Astona. Dyrektor, imię, może zostawimy dyrektor, zostawimy sobie imię dyrektor. Old Gamer. Początkujący dyrektor, nie. Powracający też nie, bo tam są wtedy jakieś podpowiedzi, a ja w ogóle nie chcę żadnych podpowiedzi, bo to spamuję tylko tutaj. Także weźmiemy doświadczony dyrektor. Rozpocznij nową grę. Czyli obejmujemy Astona. No ciekawe, jaki nam dadzą cel na ten sezon. Nasz pierwszy. Ja sam sobie wyznaczam, że minimum... O, cel sezonowy trzecie lub wyższe. No też bym sobie tak wyznaczył, że minimum trzecie, żeby zająć. Na koniec. I jak widzicie, zobaczcie, Lance Stroll 83, Fernando Alonso 90. To jest kierowca. No, ciekawe, kurde, jak tam ci inni mają. W poprzednim to sprawdzałem. Kierowcy, może wejdźmy w kierowców. Jeszcze mamy Filipe
Drugowicza, zobaczcie, ten ma 74 ocenę ogólną. O. Scouting, kierowcy, moment, moment. Porównaj kierowców, mistrzostwa F1. Luc Dupont. Ale to chyba jacyś są tego. Ocena ogólna. Max Verstappen, 91, ale Fernando, zobaczcie, 90. No właśnie o to mi chodziło, żeby mieć też, wiecie, takiego kierowcę, który może walczyć o najwyższe cele. Także mamy w zasadzie, no, jednego z trzech najlepszych kierowców w stawce. Leclerc też, Pereza ich mocnego zrobi, zobaczcie, 88 ma. Chyba ich pogięło. Kubicy już chyba nie ma w tej wersji, co? Roman Stanek, to chyba jakiś Czech. No dobra. Także tak, zaczniemy sobie od w ogóle opracowania tutaj jakichś ulepszeń, nie, do naszego bolidu, myślę. Także wejdźmy w opracowanie części samochodowych i odpalmy od razu projekty, żebyśmy nie byli w plecy. Ja teraz wiem, w poprzedniej części, w tym Menadżerze 2022, trochę na początku tam popełniłem błąd, bo nie do końca kumałem, jak działa ten proces właśnie tutaj wytwarzania tych ulepszeń. Że tylko tak myślę, na co by się zdecydować na początek. Przednie skrzydło, taką klasyką pojedziemy. Podwozie. A w ogóle weźmy, żeby tu zobaczyć, jakie w ogóle mamy osiągi w tym momencie. Jakie mamy osiągi w tym momencie bolidu naszego. O. A, najwyższa prędkość pisze, dobra. Prędkość pokonywania zakrętu, znaczy pierwsza, o niskiej szybkości, trzecia, chłodzenie silnika, pierwsze. No nieźle. Najwyższa prędkość, piąta, czyli jednak szybkości trochę brakuje. Ale to jest... aerodynamika. Szkoda, że nie piszę miejsca w stawce, wiecie? Tak od razu przy tych ulepszeniach. Dobra, wejdźmy w te nowe części i zróbmy projekt. Dobra, myślę, że nie ma co przeciągać. Zrobimy dwa projekty na dzień dobry i pójdziemy klasyką tematu, myślę, weźmiemy przednie skrzydło sobie, w połowę władujemy tych pozostałych godzin mła i godzin w tunelu aerodynamicznym, sobie połowę po prostu w to władujemy, czyli tu 3 godziny i tu 40. Bo widzicie, i tak za 14 dni będzie kolejny okres ATR. Więc myślę, że tak to zróbmy. Czyli to jest tak, przednie skrzydło. Pamiętajcie. Zrównoważone. Następny. I teraz podejście wybieramy. Inżynierowie. Podejście pośpieszne, dajmy tam. Niby więcej będzie kosztować, ale śpieszy nam się. Ja mam inżynierów 6, dobra, to przypiszmy, ja wiem 3. Czyli będziemy mieli na za 25 dni wtedy. Sakhir mamy, zdaje się, za 11. Tak. No dobra, potwierdźmy.
czyli przednie skrzydło, opracowujemy projekt i zróbmy jeszcze coś. Coś jeszcze. Ja bym poszedł może w sekcje boczne, bo w poprzedniej części właśnie te przednie skrzydło, sekcje boczne odnoszę wrażenie, że były takie, kurczę, trochę najważniejsze. Więc może tutaj też pójdźmy w to. Tym bardziej, że to nam będzie podbijać te sekcje boczne, jak widzicie, najwyższą prędkość, akurat w tym kuleliśmy tam. I na to wydajmy te, po prostu ten pozostały czas. O, widzicie, jeszcze nam tutaj najwyższa prędkość podskoczy ładnie. Też sobie dajmy zrównoważony rozwój. I dajmy wszystkich... A, 6? Kurde, tam też... Mogłem jednak więcej tych inżynierów poprzepisywać. Zobaczcie, te sekcje boczne... Aha, bo to jest normalne podejście. Dobra, pośpieszne. To co, dajmy tutaj więcej inżynierów? To tu dajmy 6. O, i będzie za 19 dni, wtedy te sekcje boczne będą nawet. Dobra, potwierdźmy. No, i jak widzicie, zaczynamy tak sobie... Jeszcze mam jednego dostępnego inżyniera, ale nie wiem, 3 badania mógłbym prowadzić? A, mógłbym nawet 3 badania. Ale i tak już wszystkie godziny wywaliłem na te 2, dobra. Więc jest ok. I co, przewinijmy czas, bo tutaj chyba nic... Lepiej już nie będziemy mieli do roboty takiego ciekawego. Początek sezonu. Ważna informacja. Witamy w zespole Aston Martin. No dobra, tutaj widzicie zapoznanie z kluczowymi pracownikami. Witamy w sezonie. Wyniki testów w Bahrajnie. Testy dobiegły końca. Najwyższa prędkość, 5 miejsce, przyspieszenie 13. Ale zobaczcie tutaj. Prędkość pokrywania zakrętów. Pierwsze, trzecie. Efektywność DRS 5. Osiągi bolidu w brudnym powietrzu. Pierwsze, trzecie. Chłodzenie hamulców 3. Chłodzenie silnika 1. No kurde, naprawdę. Dobrą furę mamy tym Astonem. Podoba mi się to. Kurde, jako taki kupciuszek, nie? Jeszcze Fernando Alonso. Podoba mi się ten klimacik właśnie tutaj, żeby Astonem grać w tej części. Jakby, kurde, nie było Astona, to nie wiem, czy w ogóle bym grał w tą część, bo nie czułbym takiego, wiecie, że kimś to w ogóle można coś zrobić. No, to są jakieś... To jest coś nowego. Chyba nie było tego w poprzedniej części. Tego przynajmniej nie kojarzę. Są takie testy jakby załogi, nie? Znaczy, szkolenie załogi. Nawet macie szkolenie załogi boksu, harmonogram szkoleń. Niby coś tu można kombinować, ale ja po prostu stawię, myślę, zrównoważone wszystko, nie? I to chyba nie będzie jakoś lipy z tym. A jeśli będzie lipa, tak po prostu to trzeba się na zrównoważonym, to... No to tam mi podpowiedzcie. Ale myślę, że sobie tak zostawimy. Na po prostu zrównoważonym. Przegląd załogi boksu, miesięczne wynagrodzenie 50 tysięcy, szacowany czas pit stopu 2,68 sekundy, no bardzo dobre tempo. Wyniki w sezonie, no jak widzicie, na razie nie mamy. O, statystyki pit stopów, kto najlepsze pity robi. No, to jest też ciekawa walka, nie? Na pit stopy. Pokaż prawdopodobieństwo popełnienia błędu, zobaczcie, no ciekawa sprawa. No, dodali trochę zmian w porównaniu z poprzednią częścią, ale wydaje mi się, że aż tak strasznie się ta część nie różni. Przynajmniej no zobaczymy, jak będą wyścigi wyglądały. Ale w tej fazie tutaj to bardzo podobnie jak poprzednia, mimo wszystko część. Dobra, mamy pierwszy wyścig sezonu, moi mili. Bahrajn. Bahrajn na nas czeka. No i co, ustawmy sobie cele, miejsce w kwalifikacjach. Edytuj. Dobra, cele kwalifikacyjne. Co sobie stawiamy? Dotrzyj do Q3, oczywiście. To w ogóle pozycja na finiszu. Też sobie edytujmy. Najszybsze okrążenie. Nie, to nie jestem pewny, że ustanowię, więc nie daję tego. Pasa w kwalifikacjach.
a pasa na finiszu mogę sobie dać też. Ukończ następującą liczbę wyścigów z rzędu na co najmniej 8 miejscu przynajmniej jednym kierowcą. No to chyba się uda, chociaż kurde, jakbym którymś przydzwonił. W sensie jakbym nie dojechał, nie? Ale 3 wyścigi, może się uda. No dobra, przejdźmy do weekendu wyścigowego. Here we go, folks. F1 returns, starting here in Bahrain. The beginning of a brand. Dobra, pomijmy sobie to intro. No i co? Jak widzicie, będą treningi teraz i może tym razem, bo ja standardowo zawsze to przewijałem poza pierwszym odcinkiem też poprzedniej części, ustawianie tych bolidów, ale z racji tego, że może będą oglądali ten odcinek ludzie też początkujący z tą grą, no to pokażę tutaj ustawienie bolidu, jak ustawiać ten bolid w treningu. Więc tak, mamy T1, nie? Czyli pierwszy trening. No i co? Najpierw to należy sobie ustawić w ogóle długość przejazdu, jaka ma być. Z racji tego, że tutaj na hardach będziemy jechać, no to można sobie sporo okrążeń wziąć, ustawić. Ja sobie ustawię tak z 24, myślę. I tutaj też. Czyli trzeba najpierw dotankować, no bo tam bazowo mieliście 15 niby, nie? Ale jak sobie wejdziecie w opony, zobaczcie, twarde opony 64 okrążenia w ogóle wytrzymają, tak? Czyli możemy... Ja jeszcze dotankujmy nawet. Dajmy, że 28. Za dużo też nie ma co, bo i tak później będziemy zjeżdżać. I już jak... te bolidy zostaną w jakiś tam sposób ustawione. Dobra, i zobaczcie. Konfigurację bolidu mamy tutaj nietestowaną w przypadku tych obu kierowców. I co to oznacza? Że oni nie wiedzą jeszcze, jakie tutaj ustawienia są poprawne, nie? I ja zawsze robię tak na samym początku, że po prostu puszczam ich, żeby mi dali jakiekolwiek odpowiedzi. Czyli na początek nic nie zmieniam w ogóle. Tylko wysyłamy na tor. I muszą po prostu wykręcić odpowiednią liczbę kółek, żebyśmy otrzymali po prostu odpowiedź odnośnie tych ustawień. Tutaj należy przewinąć sobie czas na jak największą szybkość, żeby nie czekać za bardzo. I zobaczcie, tutaj jest coś takiego, jak najedziecie na danego kierowcę, przykładowo jak ja tutaj najechałem na Strolla, jak zbieranie opinii o konfiguracji. I w tym momencie to jest 0 na 5, teraz jest 1 na 5, widzicie? I w momencie jak będzie 5 na 5, to znaczy, że on zebrał opinię o konfiguracji i musicie nim zjechać do boksu i tam w boksie wtedy będziecie wiedzieli, jak dobra jest ta konfiguracja i co macie zmienić, nie? Czyli na razie po prostu oni muszą jeździć, aż będzie 5 na 5. Jak będzie 5 na 5 i u jednego i u drugiego, ale on zupełnie szybciej zbierze, bo jest lepszym kierowcą, to po prostu ściągacie ich do boksu. Zresztą zaraz wam pokażę. Na razie, jak widzicie, muszą sobie pojeździć. What's your thoughts on coming in? Nawet widzicie, jest pytanie, jak samochód. Very bad. No i widzicie, jest słabe zadowolenie z konfiguracji. W tym momencie ściągacie go, bo już ma te 5 na 5, jak wam mówiłem. Widzicie, Stroll jeszcze nie ma. Generalnie słabsi kierowcy dłużej gdzieś tam pracują. O, dobra, Stroll też już ma 5 na 5. Strolla też możecie ściągnąć. I teraz tak, wchodzicie tutaj w zmienienie konfiguracji Alonso i widzicie zadowolenie kierowcy z konfiguracji 48%. Generalnie to musicie mieć na 80% minimum, albo tak bardzo blisko 80%, no ale mniej niż 80% to nawet nie ma co jeździć. I widzicie, trzy elementy są źle, jeden jest świetnie, czyli tego najlepiej w ogóle nie zmieniać, żeby tu stało. Nawet wam pokazuję, ten niebieski pasek to jest obręb właśnie, w jakim powinno się to znaleźć, ale jak tu macie świetnie, to lepiej w ogóle nie ruszać. Chociaż jeszcze lepiej od świetnie jest idealnie, nie? Czyli teoretycznie jeszcze idealnie można było ustawić. No i co? I w takiej sytuacji trzeba zrobić tak, żeby
to wszystko, co macie źle, najlepiej się pozmieniało na świetnie albo na idealnie, w najgorszym razie na dobrze, nie? I jak to robicie? No, ustawiacie, należy kręcić tymi suwakami, tak? Tylko tak mądrze, żeby po prostu odpowiednio sobie to postawiać. No najpierw sprawdźmy ten kąt przedniego skrzydła na przykład. Na co to wpływa, nie? Kąt tylnego skrzydła, na co to wpływa? Dobra. Czyli to jest ok. Czyli to tak bym zrobił, myślę. Bo chodzi mi o ten dolny pasek teraz, żeby go na ten niebieski wbić, nie? I widzę, że to mocno przesuwa to. To trochę przesuniemy właśnie tym kątem tylnego skrzydła. Może nawet jeszcze raz dajmy. Bo to sobie innymi suwakami wyrównam. Teraz ustawienia stabilizacji. Na co to wpływa? Okej. O, dobra. Widzicie? I to jest... Tylko na ten pierwszy mi nie pasuje. Znowu teraz. Uchylenie kół. Dobra, ustawmy jeszcze rozbieżność. O! Rozbieżność. Już widzę, że tak jakoś trzeba będzie ustawić. No nadsterowność to mi się strasznie pasuje. Dobra, coś takiego możemy spróbować. Na pewno będzie lepsza konfiguracja 48%, bo widzicie, prawie wszystkie są teraz w tym. To jest tak na styku, ale nie mam pomysłu, jak to... Chociaż moment. Tak. Tylko, że tu mi z tego świetnego spadnie, to nie. Dobra, tak, puśćmy. Nawet może niech nie zmienia opon, bo tu słabo je zjechał i tak. Plan przejazdu, tylko aha, ma 27 kółek. No dobra, on to i tak zostanie dotankowany i możemy potwierdzić, nie? Oni mu teraz zmieniają tą konfigurację na te ustawienia, które zrobiłem, nie? No i teraz to samo, on musi po prostu pojeździć, aż będzie miał 5x5, wtedy go ściągacie do boksu, patrzycie, czy już jest dobrze, nie? Także tak się ustawia bolidy generalnie w tej grze. I zresztą w poprzedniej części tak samo się ustawiał. No dobra. Czyli tu mamy świetnie, podobnie, tylko to pokonywanie zakrętów. Coś takiego, a to dobimy na świetnie rozbieżnością. O, widzicie? Dobra. O, może to nawet będzie lepiej niż u Alonso. Opony, dobra, też nie zmieniaj opon, też go potwierdźmy. No i moim zdaniem teraz już będą dobre te ustawienia w miarę. Zobaczymy. No i teraz podkręcamy znowu czas, czekamy, aż oni dokonają poprawek w ustawieniach. No i zaraz, jak nastąpi, zakończy się zmienianie konfiguracji, wysyłamy chłopaków na tor, żeby po prostu stestowali obecne ustawienia. No i podobnie, jak tutaj będzie 5x5, to zbieranie opinii o konfiguracji. To ściągamy do boksu. I sprawdzamy, jak to poszło, nie? Generalnie oprócz też tych ustawień, że musicie dobrze ustawić te bolidy na minimum te 80%,
to jeszcze też musicie się wjeździć w tor. Generalnie, bo jest coś takiego jak aklimatyzacja na torze, to jest to pomarańczowe. I widzicie, w tym momencie Alonso ma 16%, Stroll ma 18%. I ta aklimatyzacja na torze też, no, najlepiej, żeby była na 100%, nie? Bo wtedy ten wasz kierowca pewnie się czuje na torze i lepiej jeździ. Także, o, widzicie, teraz Alonso mówi, że jest ok. Konfiguracja, wezwij mi bolid mimo wszystko, żeby sprawdzić, czy jest ok. Ale nawet jak już będzie miał ok, to tak jak mówię, musisz tą aklimatyzację wbić na 100%. Albo no na bardzo dużo, ale nie, pokonywanie prostych ma źle cały czas. I widzicie, jest teraz... zadowolenie, ale nie pisze, jakie jest zadowolenie, coś, jakiś błąd. A, tu pisze 65%, najbardziej zadowalająca konfiguracja. No to pokonywanie prostych to nie za bardzo poszło. Moment. Chyba tylnym, tak, tylnym skrzydłem to się ustawiało. Dobra, to musimy zbić koniecznie. Dobra, zbijmy dwa razy, czyli na 11,5 kąt tylnego skrzydła. O, i chyba reszta będzie też lepsza. Pokonywanie zakrętów był trochę rozbieżnością, może... O! Bo czymś innym to musimy dobić, bo to nam znowu wyjedzie. Proste generalnie i często dużo czasu się traci na to ustawianie bolidów, dlatego ja wam ja normalnie tego nie robię, nie? Na odcinkach, tylko od razu kwalifikacje. Jedziemy. A ja wiem, może tak jest, spróbujemy. Chociaż tu mi się wydaje, że to będzie źle, ale dobra, niech spróbujmy. Spróbujmy, potwierdźmy mu tę konfigurację. I tak powinno być lepiej. Ten mówi, że w porządku. No ale on miał 65%. Wezwijmy Strolla, zobaczymy, ile Stroll będzie miał. 65% to jest za mało jeszcze. To nie da, nie może. Zresztą no, tam widzieliście, nawet było jedno złe, także tak nie może być. O, ten ma, zobaczcie, ten ma 86%. Także tu już w takiej sytuacji najlepiej jest nic nie ruszać już. Już tylko się wjeżdżać w tor, bo no jeszcze tu teoretycznie moglibyśmy coś pokombinować z tym pokonywaniem prostych, żeby próbować lepiej trafić, ale to już takie, no to chyba tylne skrzydło trzeba było. O, tylnym skrzydłem bardziej może ruszyć w tą stronę na przykład. Że resztę byśmy musieli wtedy... Dobra, nie zmieniajmy. Będziemy za bardzo kombinować już wtedy. 86% to spokojnie może być. No i co? I teraz tylko wjeżdżać się w tor dalej. No to niech jeździ sobie. Alonso wyślimy. Zaraz się skończy pierwszy trening. Bolid Strolla jest w zasadzie ustawiony już, no nie w zasadzie, jest po prostu ustawiony, tylko po prostu jeszcze aklimatyzację muszę zrobić, czyli tutaj to dobić na 100%, żeby
się wjeździł w tor dobrze. Okay, Lance, let's check the flow. Dobra. T1 się skończyło, bardzo dobrze. T2, no ja tutaj zmienię liczbę okrążeń. 25, niech będzie. Jak widzicie, dzisiaj teraz będziemy na mediumach jechać. Mogą być te mediumy chyba. No tak, bo hardy jeden na wyścig tam muszą zostać. Ile okrążeń? O, 54 okrążenia, mediumy. To też możemy dotankować w sumie. Nawet na 30 niech jeżdżą. Dlatego my tam takie dalekie czasy zajęliśmy też w tym pierwszym treningu, po prostu jadę mocno dotankowanymi bolidami, no. Strollowi to już nic nie ustawiam. Tylko niech się wjeżdża. A Alonso... No Alonso musi nam dać opinię tutaj o tej nowej konfiguracji, którą mu zrobiłem. Zobaczymy, no ważne jest, żeby Alonso miał tak naprawdę tam powyżej 80%, bo... Umówmy się, to Alonso będzie tu walczył o jakieś tam zwycięstwa, czy o podia, a nie Stroll, bo Stroll jest zbyt słaby po prostu, nie? Zbyt słabym driverem jest Lance Stroll. Co nawet widzicie, sekundę wolniej, kurde, na jakimś głupim kółku treningowym. O, ogromne zadowolenie, mówi. For me, felt very good. Very good. No, jak Fernando mówi, że jest very good, no to chyba jest very good. Mówi, że ogromne zadowolenie z konfiguracji, no to może naprawdę być bardzo dobrze bolid ustawiony. Zaraz zobaczymy, ile jest. 88%, mili państwo, to jest naprawdę bardzo dobre już ustawienie bolidu. No, i tak się generalnie ustawia te bolidy. Także to taki był od razu zawarty w tym odcinku krótki samouczek, jak się ustawia bolidy w treningu. I co? Teraz robię cięcie, bo ja jeszcze będę tutaj przechodził T2, T3, no i widzimy się na kwalifikacjach. No dobra, jestem już tutaj po wszystkich treningach. Aklimatyzacja na torze na 100% u jednego i u drugiego. Zadowolenie z konfiguracji, no też wam wcześniej pokazywałem, Alonso 88%, Stroll 86%, generalne przygotowanie kierowców 86%, no to wynika trochę z tego, że wiedzę o częściach mamy tam niższą, a to znowu wynika z tego, że po prostu mamy nowe bolidy, bo jest nowy sezon, nie? No dobra. Początkowa pewność siebie, jak widzicie, jest dość wysoka. Lepsze przygotowanie pomoże kierowcom zachować wyższą pewność siebie przez pozostałą część weekendu wyścigowego. No, że mamy chyba dość dobrą pewność siebie. Let's hope the teams took full advantage of practice. It's time for quality. Dobra, i pora na kwalifikacje. Bezchmurne się zapowiadają. No to pierwsze kwalifikacje w F1 Manager 2023. Dobra, ale zobaczcie, pewność siebie, kurde, Alonso ma średnią. Dlaczego tu masz średnią, a ten Lance Stroll ma dużą? No i mu rośnie, zobaczcie, precyzja, hamowanie, pokonywanie zakrętów. Tak, jest cienki. Ale zobaczcie, precyzję ma prawie jak Alonso, ciekawe. Ale i tak, no w porównaniu... Ale prawdopodobieństwo incydentu średnie. Kurde, coś ta pewność siebie u Alonso nie za bardzo jest niestety. Ciekawe, z czego to wynika, jak mieli takie same przygotowanie do wyścigu jeden i drugi. Może jest tutaj jakaś ruletka, dobra. Rozporządźmy tymi kwalifikacjami. Dobra, ma być sucho. Nie przeciągajmy, dawaj Lance.
ty zaczynasz. Twój stary na ciebie liczy. W końcu musisz pokazać, na co cię stać, bo Lawrence Stroll będzie nieszczęśliwy i przestanie dotować ten zespół i przestaniesz jeździć w Formule 1. Dobra. No, tu jeden, to już wiecie, to już nie są przelewki. Straight in. You're working on time as best you can. Okay. Nie no, żartuję, dla Astona to będzie formalność. My tu w Q3 będziemy walczyć. Już od razu wam zapowiadam. Dobra. Strolik, powoli możesz przechodzić na tryb jazdy standardowy. Żeby lekko rozgrzać te opony, bo widzicie 81% opony nie są rozgrzane. 82%, a zimne opony to wiecie. Wiecie, czym to grozi. Dobra. Alonso niech też sobie zaczyna powoli dogrzewać opony. Dobra, może dopiero na tej prostej im dam ten już tryb atak maksymalny. Myślę, Stroll już wyjeżdża. Dobra, i dam teraz Strollowi. Atakuj. I przeniesionko. Pick up the pace a bit. Okay. Fajnie, że kurde jest ta temperatura opon. To mi się podoba. Ale 88 to chłodne oponki ma. Nie wiem, czy nie powinniśmy bardziej jednak dogrzać. Happy to push. Takie gorące opony znowu to są takie 120, nie? Mniej więcej. Dobra, przejedźmy się może z Lensem. Dawaj, Stroll. Jak to na timerze wygląda? Purpura w pierwszym sektorze, no ale pierwszy jedzie, no to nie może być inaczej. To już opony na 97 u Strolla, ale on jeszcze jedzie na zimnych. Widzicie, powyżej 95% zdaje się, to jest znaczy 95 stopni, 96 stopni już, to uznaje się, że jest normalne to opony, nie? Z tego co widzę, tak uznają tutaj w tej grze. Alonso nie wiem, czy tam nie został przyblokowany przez kilku kolesi. Stroll 109. Ciekaw jestem, jaką będzie miał temperaturę na koniec okrążenia. Czy dojdzie do przegrzewania się opon, czy też nie. Chyba powinniśmy lepiej dogrzać jednak. Wiecie, jak tak patrzę na tą temperaturę opon. Z początku na zimnych, o teraz się grzeją, w sumie się palą już. No to może i dobrze, jednak przejechaliśmy. 1.32.100. Dobra, oszczędzaj synu te opony. Dajmy Fernando. Back off now. Cel 1.32.100. Dajesz Fernando. O, minimalnie. O. Naprawdę niewielka różnica jest. To ktoś musiał przyblokować Alonso, bo to jest niemożliwe. Żeby tylko tyle wygrał ze Strollem. No. Ale chyba. Chyba nie będziemy wyjeżdżać dalej. Pół sekundy jesteśmy za Verstappenem. Zobaczmy, jak reszta będzie kręciła czasy. Mi się wydaje, że to wystarczy. No, Perez już jest za nami nawet. No, mówię. Verstappen, no to wiadomo. Drugie, trzecie miejsce. Dobrze, dobrze to wygląda. No, w tym sezonie chyba lepiej będziemy jeszcze walczyć niż w sensie w tej wersji, mówię, F1 Managera, chyba będziemy lepiej walczyć niż w tej poprzedniej, w której grałem Alfa Romeo. No bo tu zobaczcie już, widać, że jest większy power w samochodzie. Choć
chociaż Ferrarka, no. Ale Alonso był przyblokowany. Dobra, nie wyjeżdżamy, nie ma sensu. Jesteśmy za mocni. Sprawdzimy bardziej tempo w Q2. Czyli Alonso miał 1.32.100. Stroll też 1.32.100. No to w Q2 spróbujemy Alonso zejść poniżej 1.32. Dobra, myślę, że podobnie to rozegrajmy. Czyli nasi chłopcy już wyjeżdżają z alei serwisowej. Te opony 73 stopnie to naprawdę mało. Kurwa, wiecie co? Zacznijmy trochę wcześniej, może standardową jazdę, żeby trochę może dobrzeć te opony. Bo takie optimum to jest, wiecie, 95 stopni. You can use everything from the tires. Się zaczyna optimum. We will take the charge lap though, Fernando. Copy. No i teraz już widzę, że chyba będą lepiej dogrzane. I może w połowie prostej, tej którą tutaj ma Stroll, zaczniemy trypatak. Zacznijmy trypatak z Strollem. No, zobaczymy, czy to będzie dobra taktyka, czy nie dobra. We need some pace. Yeah. I Alonso też. Tryb atak. Przeniesienie. So we just need to push now. No, także okay. Tym razem prawie w idealnej temperaturze zaczniemy okrążenie. No tam 5 stopni brakuje. 6 stopni. Dobra, przejedźmy się z Fernando. Tutaj jakaś Ferrarka przed nami. No, mam nadzieję, że nas nie przyblokuje, bo... Kurde, no nie blokuj nas, stary. Nie. No dobra, może nie straciliśmy jakoś dużo czasu, zobaczymy. Chyba stracił, bo Stroll wygrał w pierwszym sektorze z Alonso, co jest dość dziwne. 27.735. No nie, dwie dychy stracił do Strolla w pierwszym sektorze Alonso. Dobra, drugi sektor już lepszy. Stroll, no, jednak pojechał wolniej niż w pierwszej części, w sensie w Q1. Alonso pojechał podobnie, czyli wychodzi, że ta taktyka chyba nie była zbyt dobra. No, Alonso też był przyblokowany,
ale i tak nie będę nimi wyjeżdżał już dalej, chyba że Strollem, bo Stroll trochę, kurde, trochę słaby czas chyba, jednak. Ale do Q3 chyba wejdzie, no. To już by była przesada, jakby nie wszedł do Q3. No, jeszcze tutaj Verstappen jest za nim, Russell, no to oni go wyprzedzą. Hamilton, Russell powinni wyprzedzić raczej Strolla. No, ale reszta, no to już nie bardzo. Dobra, nie wyjeżdżamy. Powinniśmy się załapać do Q3. Jesteśmy. No i co? I rozpocznijmy trzecią część czasówki. No i co? I znowu to zróbmy podobnie. Green light, green light. Może nie zmieniajmy tego? W sensie nie bierzmy może ręcznego sterowania w sumie przez jakiś czas. Zobaczymy, może komputer im lepiej jakby to ustawia, jak mają robić ten wyjazd. Tu dopiero dajemy standardowe i tu dopiero też i na proste jednak im damy ten tryb atak dopiero, jak wyjdą z tego łuku. O. Oj, teraz, dobra, Strollowi. Pełna pompka. To samo zaraz za Alonso zrobimy. O tak. I teraz pełna pompka Alonso. I dawać, chłopaki, poniżej 1.32. No może w końcu nikt nie zablokuje Alonso. No bo do tej pory zawsze Alonso był blokowany. Dobra, teraz jest spoko. Oj, tam ktoś... No nie, no proszę cię. Kurde, no zobaczcie, jakiś Mercedes. Nie no, nie zniesę tego. No i już Alonso został zablokowany. Dobra, przynajmniej wiemy, że musimy wyjechać jeszcze raz Fernando. Aż mi się odechciało oglądanie już tego kółka. No nie no, to musimy wyjechać jeszcze raz Fernando minimum, bo on został zablokowany, no to tak nie może być. Stroll, jaki czas. Słabo. Back off now. 1.32.300. Też był blokowany. O, ale on za 3 sekundy. Masakra. Ale to widać, jak Alonso musiał być blokowany. Dobra, wiecie co? Wyjadę na tych samych gumach chyba, chociaż mamy jeszcze sporo opon miękkich. 94, 94, ale dobra, 94% to są przecież prawie nowe opony. Dawaj, ważne, żeby cię nie blokowali.
Dobra, wyjeżdżaj. Puścimy Alonso tylko. W sumie on jest tutaj ważniejszy w tym zespole. Kurde, znowu jakiś maruder przed nami. Tutaj. Jest jakiś Alpine chyba. Albo Williams. Na szczęście jest trochę odstępu, ale no nie, no znowu mi zablokuje tego Alonso biednego, no. O, dobra, dobra, wyprzedził go na szczęście. No dobra, stary, dawaj teraz. Twoja ostatnia szansa na dobry czas. No i żeby teraz nikt tam nie wyjechał. Dobra, chyba będzie czyste kółko. Nie mamy nikogo przed sobą, no to dobrze. Ale na zjechanych oponach, no zobaczymy. Wiadomo, że się poprawił, no bo to musiał się poprawić. 1.31.500 Verstappen, zobaczcie, no naprawdę kapitalnie. No i jaki będzie czas? O! Dawaj. I czwarte miejsce, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no zszedł poniżej 1.32, no to już taki czas może być. Może być, niewiele brakuje do Leclerca, lepiej od Sainza, czwarte miejsce, no i to jest spoko. To jest spoko, jeszcze uwzględniając, że na starym komplecie jechaliśmy, nie? Ale widzicie, jak ważne jest, żeby kurde nikt nie blokował. Slow down. Copy. Dobra, to olejmy już dalsze wyjazdy, bo tu już raczej lepiej nie będzie. Szkoda mi też jakiegoś świeżego kompletu znowu marnować. W najgorszym wypadku i tak będziemy mieć P5, bo tutaj nie da rady nas wyprzedzić Hamilton, tak myślę. Bo zobaczcie, jest 3 dychy za Strollem, to z czym do ludzi, te hasy tak samo, Ocon, myślę, że to jednak... Jednak oni nie dadzą rady nawet Strolla wyprzedzić, tak mi się wydaje. Tu jedynie Sainz może mi Alonso wyprzedzić. No i wyprzedzę, tak myślałem. Ale dobra, to nie jest... A, jeszcze Hamilton Strolla wyprzedził. No to piąte, siódme mamy na start, ale to nie jest, nie są takie złe pozycje startowe. Jak dobrze rozegramy wyścig, to powinno być dobrze. Welcome to race day. Welcome. And before we get down to it, last minute checks are being made. Bahrain. No i co, mamy przejaśnienia. Okej. Okay. Mieszanki. Brak strategii. Moment. Ile okrążeń? 57 okrążeń będziemy jechać. I musimy... Musimy użyć albo twardej, albo mediumów. 57 okrążeń. No to mediumy. 54, zobaczcie, wytrzymają. To wytrzyma 64. To wytrzyma ile? 39. No to chyba miękkie i mediumy. Chyba taka taktyka będzie najlepsza. Chyba, że mediumy i tryb atak dopiero na koniec. No, to też... No... Dobra, wiecie co? Jednak ja zrobię... Tak, zrobimy odwrotną taktykę, czyli... Mediumy i tryb atak na koniec. O, tu nam w ogóle na dwa pity proponują strategię.
1.30, godzina 31.39, 38. No dobra, to ja dodam swoją w takim razie i zobaczymy. Bo ja bym wolał coś takiego. Oj. To wykasować. I... Oj. Na mediumach gdzieś 35 kółek i finish na miękki dopiero. Nie, 31, 49. Nie pamiętam, jakie tamte były inne. No tu źle wypada. Niby tu jest najlepiej. O. Czyli 30, gdzieś 7 okrążeń na mediumach. I ostatnie 20 na miękkich. Ja bym nawet jeszcze dał. Jeszcze więcej na mediumach, żebyśmy ujechali i trypatach na sam koniec. Dobra, utwórzmy taką strategię i zobaczmy, jaki tu będzie czas. A nie, wolniejszy niż to, co oni mi proponują. No sam nie wiem, czy na dwa faktycznie jechać te... Bo mi się wydaje, że tutaj jakoś te opony są mocniejsze i że będzie można jednak na jeden pit jechać. Dobra, ja przypiszę na jeden pit. A na dwa dajmy Strollowi, dajmy na dwa. Jemu zaryzykujemy taką strategię, jak tutaj proponują. Chociaż kurde, znowu on... Żeby on nam się nie mieszał znowu do walki tam. Fernando. Ale dobra, zróbmy coś takiego. Strategię dwuzjazdową. To czy on ma dwa komplety miękkich opon? Jeszcze to jest to pytanie. No ma. No ma, no to dobra, może tak być. Czyli bardziej Stroll będzie w trybie atak. Dobra, rozpocznijmy wyścig, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Here in Sakhir, the floodlights are on. And this is it. The Bahrain Grand Prix. And it's lights out and away we go. Dobra, jedźmy z Fernando. Zrobić jakiś atak na dojeździe, jak myślicie? Dobra, na dojeździe możemy zrobić. Raz tam ładować przeniesienie. Dawaj Fernando. Dawaj, wciskaj się. Oj! Hamilton. Czy walka z Hamiltonem? Nazywały się stare demony. Dobra, nie, więc co? Niech jedzie standardowo. Okay, you can slow down. Copy. Tym bym bardziej atakował, ale znowu tu mi bruzi, że Alonso jest przede mną. Stroll jest przecież słabym kierowcą też tam. O, już mu morale spadły. Pewno siebie mu spadła, bo go wyprzedził. We can focus on our race now. I od razu jest nie treść koncentracji. Widzicie, pewno siebie mu spadła. Czyli widzicie, jak tracą pozycję, to pewność siebie spada. Ciekawa sprawa. No jest, to jest jakaś zmiana. Ten też ma kurde pewność siebie, taką nie za bardzo to nasza Alonso. Dobra, z trolem przeatakujmy może trochę. Let's get him. Use everything. Yeah. Thank you.
Ale tak, bo my jedziemy... Nie, my jedziemy, dobra, to jest bez sensu, wiecie co? To jest bez sensu, bo my jedziemy na mediumach. My jedziemy na mediumach, a oni wszyscy jadą na tych, na... na miękkich gumach, nie? I dlatego oni nas i tak niszczą. Dobra. Nie, poczekajmy aż, wiecie co? Poczekajmy na ten moment, jak oni zjadą opony, wiecie? Neutralny, dobra, dajmy neutralny wszędzie. Dobra, na razie to nie ma sensu. Niech oni sobie zjadą opony, ale w ogóle jakoś słabo zaczęliśmy, nie? 7-8 miejsce. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Stroll ma strasznie gorące opony w tej jeździe swojej. No, Alonso coś zyskał, pewność siebie. Bardzo mnie to cieszy, że... Oj, ale ma strasznie niską i tak. Broniono. Przed kim ty się bronisz? Przed Strollem? Ma znowu dużą pewność siebie. Kurde. Będą się ścigać między sobą. No właśnie tego najgorzej się obawiałem. Żeby nie doszło do jakiegoś incydentu. Może ja dam mu Team Order, żeby się odkrzanił od Alonso. Albo dobra, niech walczy. Niech walczą. Najwyżej będzie wypadek. There's a yellow flag now. Znaczy, tamci sobie zjadą opony i wtedy my będziemy mogli coś tutaj zacząć pokazywać, no. Już w zasadzie jesteśmy powoli, stajemy się szybsi. No jeszcze nie. A jeszcze trochę. Tam ci zaraz zarżną opony i... Wtedy się zacznie zabawa. Alonso 3 sekundy za Hamiltonem się trzyma, więc dość spoko, ale Hamilton już 11 traci do Leclerca. Także no tutaj, kurczę, i tak będziemy miał jakieś P5, kurde, tak naprawdę jechać. Szkoda, bo się napalałem na wyższe tutaj miejsca Fernando. Jeszcze zobaczymy, bo Fernando ma strategię na jeden pit stop, więc zobaczymy jeszcze, to jeszcze nie jest powiedziane. Atakujmy trochę silnikiem, może oboma naszymi chłopakami. Stroll już jest w oknie, już jesteś w oknie. Nie, ty człowieku, jeszcze pał i te opony. Push now. Już jest w oknie, Stroll. Lift and coast will help. Copy. Jakie czasy teraz notujemy? 1.39.200. No jesteśmy dość konkurencyjni. Fernando z Strollem trochę gorzej, ale też nie jest źle. No bo ci już mają zajechane te miękkie gumy. Dawaj, jeszcze Stroll, zarżnij te opony już na maksa. Ale jest, kurde, słabo ten Stroll nadrabia. No dobra, jedzie tempem Alonso. No tak, jak na niego to jest i tak dobrze. 1.39.0. Nie, no dobre tempo mamy generalnie. Teraz jesteśmy bardzo konkurencyjni.
Chociaż no Verstappen, zobaczcie co wykręcił. Wariat 1.30, no naprawdę, ale tu już te straty są niewielkie w tym momencie. Alonso już jest w zasadzie w pobliżu Sainza, aż to zobaczmy, zobaczcie. Alonso jest na ogonie Sainza. Sainz jakie ma opony? A nie, Sainz ma świeżutki komplet. To też ciekawe, że Alonso jest tuż za nim. Musiał mu wyjechać, wiecie. Kolizja? Lewis Hamilton? Super, super by było, jakby był wypadek. Widziałem Lewisa, to byśmy mieli jednego rywala mniej. Pięknie, pięknie. Może safety car. O, i Hamilton na 7 jest. No i ma dużą stratę. 15 sekund do Strolla traci. Optymalne okrążenie, co? Coś dla Strolla, że jest optymalne okrążenie dla jego strategii. Ignoruj. Jeszcze jedź, kurde. Ciśnij. Ciśnij, lęsik. Masz czysty tor. Możesz kręcić dobre czasy. Tak na 30 okrążeń gdzieś go. Jak 30 do końca będzie. Czyli jeszcze 4 kółka niech wykręci na tych mediumach. I dopiero go ściągnę. No ale Alonso, zobaczcie, Alonso ładnie wygląda, nie? W tym momencie. Piąte miejsce. Chociaż czy ja wiem. Alonso nie miał pit stopu, a ci wszyscy mieli. Ale oni będą jechać na 2, Alonso jedzie na 1, więc to jest taka, można powiedzieć, równorzędna rywalizacja. Dobra, na 27 kółku ściągam Strolla. Jeszcze niech trochę pojedzie. Jakie masz czasy, chłopie? 1.39.4. No, Alonso też. Zobaczcie, teraz nie jesteśmy już konkurencyjni. Ci kręcą po 1.36, 1.35. Bo my dość wolno jedziemy teraz. Powyżej 1.39, obaj jeżdżą. No ale dobra, no Alonso musimy trzymać. Pójdzie na jeden pit stop. A na miękkich nie ujedzie aż tyle kółek. Dobra, Strolla myślę, że możemy ściągnąć jednak w tym momencie. Jest w boksie Lance Stroll. Jest w boksie Lance Stroll, proszę Państwa. Słynny kanadyjski kierowca, który raz stanął na podium. Albo nawet dwa. Raz na pewno. O, coś tam 14 szybkość pit stopu pisało. Dobra, nie, nie jest tak agresywnie. Człowieku, musisz dogrzeć opony. Masz chodne opony po tym, po pit stopie. To łatwo wypadek. Jak od razu grzejesz na maksa. Ale zobaczcie, Stroll po pit stopie jest na 7 miejscu, także całkiem spoko. No dobra, czyli musimy tak 15 kółek ujechać na tym komplecie. To czy dawać tryb atak? Czy da w trybie atak 15 okrążeń przejechać? 15 to chyba nie, ale dobra, niech jedzie na agresywnych. To będzie chyba najpewniejsze. Alonso musi się nadal, kurde, toczyć, bo zobaczcie jeszcze ile tu okrążeń musi Fernando przejechać. No, to jednak chyba ta strategia na jeden pit stop chyba nie była dobra jednak.
bo Fernando jest trochę wolny. Zobaczcie, 2 sekundy na kółku tracimy. Do czołówki nawet więcej. Głupia ta strategia. Za długo jestem na zjechanych mediumach. Tak nie powinno się robić. Stroll, jakie czasy notuję? 1.36.400. No, to jest prawie najszybszy na torze w tym momencie Stroll. No, ale to można było się tego właśnie spodziewać. I w ogóle Stroll mi zacznie Alonso doganiać w związku z tym. 6 sekund Stroll jest za Hamiltonem. No, zobaczymy. Wow, 1.34.800 Verstappen. Kurde, kiedy mamy ten zjazd ten Fernando? Jeszcze zobaczcie. Lancer at the peak now. Takie mamy drętwe tempo, żebym już zjechał, tak szczerze mówiąc, ale... ...18 sekund Fernando ma do Sainza. Dobra, wiecie co? Spałujmy już te opony na maksa i zjedziemy. Use everything from the tires, use everything. Okay. Czyli do tej pory ile miał Alonso? 1.39.6. No tak, żeby zaczął poniżej 1.39 chociaż kręcić czasy na tych ostatnich kółkach teraz na tym komplecie. A Stroll Hamiltona goni. Jeszcze 3 sekundy. Hamilton już jest za Alonso niestety. No już wyprzedził. Kurde. Aż dajmy przeniesienie Fernando. Ale tutaj Hamilton ma na pewno dużo lepsze opony. Dawaj Fernando. Dawaj, bierz go. Nie no, to ma miękkie gumy, widzicie, no to gdzie? Wciskaj się. Nie da rady. Czy jeszcze rekontra? Ale dobra, wiecie co? Tam już pisało, że weszliśmy w okno pitstopowe. To myślę, że pora zjechać. Już nie ugramy zbyt wiele na tej mieszance. Ile to wystarcza? 39 okrążeń. No dobra. Otwierdź pit stop. Box. Do lift and coast. Copy. Jeszcze zobaczyłbym, jakie ma Stroll tempo. 1.36.700. No bardzo konkurencyjne. Bardzo konkurencyjne tempo ma Lance Stroll. O, Stroll już jest za Alonso. Słuchaj, tuż za Alonso. Oj, Alonso mi Strolla blokuje trochę. No niedobrze, że walczymy ze sobą. Powinienem chyba dać mu, żeby nie walczył może. Już gdzieś to ustawiało. Tu chyba, nie walcz z kolegą drużyny. Dobra, już jest blisko tego zjazdu. Ale trochę mi przyblokował Strolla. Box. Understood. Ale Stroll teraz jest szybki Stroll, powiem wam.
Trzeba było chyba jednak na dwa pity jechać. Bo teraz tym Alonso też nie będę mógł atakować tak na maksa, tylko w zasadzie będę sobie jechał tak, żeby dojechać. Wyjechaliśmy na 8 miejscu. Nie no, wiecie, będą solidne punkty, ale chyba chodziło nam o coś więcej. Myślę, że trochę ten pierwszy wyścig sezonu popsułem strategicznie, no ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki, może w kolejnych wyścigach będzie lepiej. No powinno być, w teorii mamy drugi bolid w stawce. Spróbujmy może wyprzedzić Luiska. Dawaj, bierz go. Tak jest. I proszę Państwa, Lance Stroll przymierza się do wyprzedzania Lewisa Hamiltona. To brzmi w ogóle dobrze. Mamy P5. Dobra, odjechaliśmy Hamiltonowi na 2 sekundy prawie, także nie jest w naszym tym DRS-ie. Zarżnijmy te opony w ogóle. Dawaj Stroll, jedź ile masz fabryki, bo ty jeszcze będziesz pita robił niedługo. Oj, Alonso atakuje. Drop back a bit. Okay. 1.36.400. No bardzo dobrze jedzie Stroll. Bardzo dobre tempo ma Lens. No dobre jaja będą, bo się szykuje, że Stroll będzie wyżej niż Alonso. Jednak strategia na dwa pity była lepsza na ten wyścig. Alonso ma 13 sekund do Hamiltona. Czy Hamilton... Hamilton zjedzie jeszcze. No właśnie jest w boksie. To Lewis wskakuje na 6 miejsce. Kto jeszcze zjedzie? Stroll zjedzie, no to wiadomo. Ci to już mają opony do mety wszyscy. Teraz coś zjeżdża. Dobra, ignoruj. Nie zjeżdża jeszcze. Do what you can to keep the tires cool. Yeah. Zobaczcie, ile Alonso traci do Sainza. 30 sekund. No to znaczy, że chyba niezbyt dobrze ustawiłem strategię na ten pierwszy wyścig. O, teraz coś się dużo zmniejszyło.
ponad 44%. Nie no, jednak świeżość mieszanki, bo zobaczcie, Alonso nawet nie atakuje, a półtorej sekundy szybciej jedzie. Czyli po prostu świeżość mieszanki jest kluczowa. Nawet nie wiem, czy atakujemy, czy nie. No bo Alonso nie atakuje, nie? A jedzie półtorej sekundy szybciej od Strolla, który jest w teorii w trybie atak. Dobra, zjedźmy nim. Box, box. Po świeże gumy. Ok. Box, box, lensik. Okrążeń do końca, no kurde. Zobaczymy, mi to wygląda na takie P5, P6, jakbyśmy mieli zająć tutaj. Czy wyjdzie przed Hamiltonem? Wyjechał przed Hamiltonem. Czyli wyjechał na 6 miejscu i w zasadzie on może atakować do końca. Dajmy mu na razie standardowe, niech dogrzeje opony. 7,5 sekundy jest za Alonso. No, czyli w zasadzie, kurde, Stroll skończy wyżej ten pierwszy wyścig. Ale Alonso teraz dobre czasy kręci na poziomie czołówki, 1.35.400. Dobra, niech zacznie trochę agresywnie jechać Stroll, zobaczymy jakie będzie czasy kręcił. Na razie ma 1.36.400, czyli jedzie wolniej niż Alonso, mimo iż ma dużo świeższe opony. O, coś się stało. Wypadek. And yes, yes we have. We've had a crash. Mamy wypadek. O, 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 w czołówce. Sergio Perez, coś pięknego. Pięknie, no ślicznie. Ale kurczę, czy damy radę ich dogonić? To jest pytanie. Chyba trochę za daleko byliśmy. Perez. Tu coś jest, jakiś wykrzyknik przy Leclercu. Ciekawe co to oznacza. Może go zdyskwalifikują. O, Perez w boksie. Coś się tam musiało być uszkodzenie jakieś. No to nam trochę spadło z nieba ten boks Pereza, ale czy Alonso da radę go wyprzedzić, wątpię. Raczej za duży dystans. Jest cały czas w boksie. Jak coś uszkodził, to też dłużej to trwa taka zmiana. Problem podczas pit stopu. Super. The Red Bull team waiting. No i to wszystko sprawia, że Fernando może być za chwilę na P4, proszę Państwa. A, przednie skrzydło wymieniali. No pięknie. No i chyba wyjedziemy tak, wyjechaliśmy przed Perezem.
Jeszcze pisze, że jest w boksie, dobre jaja. Jeszcze Stroll przed nim wyjechał, no to idealnie. No to może być czwarte i piąte miejsce, no to by było super. Jak na wyścig, który nam się nie układał najlepiej. Głównie przez to, że Alonso wziąłem strategię na jeden pit stop, jednak trzeba ubrać na dwa pit stopy i wtedy byśmy mieli Fernando w trybie atak przez większość wyścigu, tak naprawdę. O, Perez 5,5 sekundy za Strollem. No to też ciekawe, czy go dogoni. A, podobne mieszanki, raczej nie dogoni. Dobra, podkręćmy. Czas. No w zasadzie teraz główna walka jest, czy Perez dogoni nam Strolla i Alonso. Do Alonso traci mniej więcej 12 sekund, do Strolla traci 6. Ale Strolla mamy w agresywnej jeździe, więc nie będzie tak łatwo odrobić to Perezowi. Tym bardziej, że Stroll ma opony na 83%, a Perez ma opony na 81, czyli podobne opony są, nie? U jednego i u drugiego, także powinno się to w miarę trzymać. Ewentualnie może lekko będzie Perez odrabiał, ale to naprawdę minimalnie powinien odrabiać. No, także jest duże prawdopodobieństwo, że skończymy na P4 i P5. Coś tu jest z Leclerciem, nie tak? Jest jakiś wykrzyknik. No, jakby jeszcze Leclerc miał problemy, no to Fernando może być 12,5 sekundy, zobaczcie. Co się z tym Leclerciem dzieje? No bo teraz Alonso naprawdę nadrabia czas. Naprawdę w dużym... Jeszcze 5 sekund kary ma, chyba, tak? Plus 5 sekund pisze. No, jesteśmy teraz, zobaczcie, szybsi o 3 sekundy na okrążeniu od Leclerca. No to, mili Państwo, tu się szykuje walka o podium dla Fernando Alonso. Coś nieprawdopodobnego. Hitchcock by tego tak nie napisał. W ogóle się nie zapowiadało na podium, a może być P3. Super by było. No, 6,5 sekundy, 5 okrążeń do końca. A jeszcze ten ma dostać 5 sekund kary. To my nawet go nie będziemy musieli wyprzedzać. Z tego, co ja rozumiem. To wystarczy, że Alonso po prostu skończy tuż za Leclerciem. I jeszcze dobrze było, żeby Stroll podkręcił w sumie tempo. Bo może Stroll jeszcze zdąży się zmieścić w tej, wiecie, luce tam do 5 sekund. Bo wtedy Leclerc by był jeszcze za Strollem, tośmy mieli P3 i P4. Dawaj, Lens, tryb atak do końca. No, Stroll teraz ciśnie mocno. 1.35, 112. Ale ten strasznie wolno jedzie, ten Leclerc. Jak dalej pójdzie, to my go w ogóle wyprzedzimy na torze. How many laps? 7 and a bit, 5 to go. Dobra, nie, nawet wiecie co, nie ma sensu tak cisnąć. Save fuel. Yeah. Dam mu, żeby nie walczył z Alonso czasem. Bo na przestrzeni sezonu to Alonso jest naszym liderem i ty się tutaj, Lensik, nie wygłupiaj. Tutaj nie wygłupiaj. Nie walcz z kolegą w drużynie. Żebyś czasem mi się tu nie ważył Alonso atakować. Już zobaczcie, jest sekunda. Zobaczcie, jak w ogóle Leclerc spowalnia tu jakoś wszystkich. Są dublowani kierowcy chyba. Ciekawe, co się stało z tym Leclerciem, że on tak wolno jedzie. To chyba po tym... To pewnie po tej kolizji z Perezem, nie? Co Perez też przecież robił.
kokpita, żeby wymienić przednie skrzydło. No i Alonso już jest na Leclerkiem. Dobra. Dajmy. Naciskaj. You can stop lifting coast. Dajmy mu przeniesienie. Dawaj, Fernando. Wyprzedź go na torze. Zobaczcie. I walka o P3. Pięknie. Fernando idzie do wewnętrznej. No i czysta egzekucja. Czysta egzekucja. P3. Zobaczcie, jak od razu wjeżdża Fernando. That's good. Super sprawa. Now we should be able to take a look here. Now this was at turn one. Tak, to jest ten moment. P3 na Fernando Alonso. And Alonso with a wonderful. Stroll też zaraz wyprzedzi Leclerca. Dobra, to już tam jest spokojnie. Some lift and coast will help that. Copy. Dobra, ty też. Dawaj, Lensik, ty też wyprzedź Leclerca na torze, bo niby ma dostać 5 sekund straty, kary, ale kto to tam wie. Nie no, raczej jak tak pisze, to 5 sekund kary jeszcze by dostał, ale na wszelki wypadek go przejdźmy na torze, tym bardziej, że on hamuje, wiecie. Hamuje nas. Sprawia, że Perez nas dogania. To Lens, dawaj. Ma zepsuty boli. No, prosto startowa. Także teraz albo nigdy. Lens. Dobrze. Mamy to. I przejść w tryb ładowania baterii w ogóle. Bring the pack up. Dobra, zobaczcie, jak obraz ładnie odjechał. Podobnie jak Fernando. Maybe just take it easy on the straight. Okay. No dobre tempo, zobaczcie, jesteśmy w ogóle sporo szybsi w tym momencie od Carlosa Sainza. Mniej więcej sekundę na okrążeniu, mówię o Fernando w tym momencie. Z Trollem jesteśmy 4 dychy wolniejsi. Ale Sainz, wiecie, no, Sainz ma 20 sekund przewagi do Alonso, to może już skręca silnik, nie? Tam licząc na kolejne Grand Prix, nie? Nie forsuje tempo. Może tak być. Dobra, podkręćmy tempo. Dobra, ładować do mety tryb atak. Chociaż w sumie to po co? I tak oni już o nic nie walczą. Trzecie, czwarte miejsce. A wiecie, może jakby atakowali, też jakieś błędy popełnią, wypadną z toru. A takie pozycje mnie w sumie zadowalają. Ale team order zastosowaliśmy, nie? Żeby Stroll czasem nam Alonso nie wyprzedzał. No bo to był przypał, wiecie, w kontekście całego sezonu. Może będzie brakowało punktów. O,
zaraz, proszę Państwa, Astony wjadą na prostą startową i będą duże punkty. Jest. Podium dla Fernando Alonso i czwarty Lance Stroll. Check flag is now. Piękna sprawa. Very strong weekend, I think. To musimy podium jeszcze zobaczyć. Well done. This will be checkered flag. To musimy jeszcze podium zobaczyć. A strach pomyśleć sobie było, jakby na dwa pit stopy pojechał Alonso, nie? And that's another race done for Fernando Alonso. And the talented veteran rounds off another great drive, adding to his impressive F1 podium tally. And that was only their first race, Crofty. What a dream start to life in Formula One. And we've certainly kicked things off in style here at the Bahrain Grand Prix. Pamiątkowe zdjęcie. No dobrze się zaczyna ten pierwszy wyścig sezonu 2023. What's the mood like down at Aston Martin now? They certainly be pleased to have made the podium. A job well done for sure. And that is about that for this weekend's action here in Bahrain. The teams now look ahead to the next round, where they'll duel it out in the sand dunes of Saudi Arabia. No dobra. 26 punktów. Max Verstappen przy najszybsze kółko odszepnął. Alonso 15, 20, 12 Stroll i zobaczmy konstruktorów. Kierowcom to wiadomo, tak samo jak wyścigu, jak konstruktorzy. Aston na drugim miejscu, zobaczcie, punkt przed Ferrari jesteśmy. No pięknie, pięknie zaczyna się ten sezon Anno Domini 2023. O, DHL Fastest Pit Stop, zobaczcie. Komu najszybsze pit stopy robią. Nas nie ma w czołówce, widzę. Raport. 2763. O, zobaczcie. Competition na najszybsze pit stopy, niezłe, nie? Dalej. No Felipe Drugowicz to za bardzo nie pojeździsz tutaj. No dobra, a więc mamy za sobą pierwszy weekend wyścigowy. Przejdźmy może jeszcze do skrzynki. O, okres ATR zaczyna się już dziś. Dzień dobry, Old. No dobra, ja już czekam stary na nowe części. Pełne wyniki F2. No dobra, także myślę, że w tym momencie zakończymy ten pierwszy odcinek z gry F1 Manager 2023. No już zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie jak widzicie będziemy jechać w Arabii Saudyjskiej. Trzymajcie się, do następnego, cześć.